Witam serdecznie. Znajdujemy się w tokarni w Parku Etnograficznym. Przyjrzymy się dworowi z Suchedniowa, który ulokowany jest na terenie Muzeum Wsi Kieleckiej. Będzie to świetna okazja do zobaczenia, jak taki dwór mógł wyglądać w czasach jego użytkowania, albowiem zabytek jest w pełni wyposażony i umeblowany. Zapraszam. Dwór został zbudowany na początku XIX wieku na planie Podkowy. Najprawdopodobniej miało to miejsce około 1812 roku, a pierwszym właścicielem był Ignacy Strądało. W roku 1845 posiadłość zostaje kupiona przez Wincentego Tarczyńskiego, który był poczthalterem i prowadził w rezydencji stację pocztową funkcjonującą aż do 1885 roku. Pod koniec XIX wieku siedzibę od Tarczyńskiego kupił Ignacy Markiewicz, który z kolei w roku 1912 przekazał ją swojemu zięciowi Eustachemu Janowi Tumulcowi. Tumulcowie władali dworem aż do roku 1968, dzierżawiąc wcześniej poszczególne pomieszczenia na rzecz szkoły leśnej, kaplicy prawosławnej, szkoły powszechnej, sądu grodzkiego czy klubu inteligencji suchedniowskiej. W roku 1973 konserwator wojewódzki w Kielcach przejmuje posiadłość, a w 1985 zostaje ona przeniesiona do skansenu. Zewnętrzna konstrukcja jest modrzewiowa, z dachem naczółkowym krytym jodłowym gątem. Do wnętrza zaprasza piękny kolumnowy ganek z dwupołaciowym daszkiem. W środku możemy doświadczyć aranżacji charakterystycznej dla średniozamożnej rodziny wyższego stanu z drugiej połowy XIX wieku. W salonie, gdzie przyjmowano oficjalnych gości, możemy podziwiać dwa komplety mebli w stylu Ludwika Filipa, klasycystyczną komodę, serwantkę z naczyniami i zawieszoną na ścianie makatę. Dalej za salonem mamy sypialnię właścicieli, która pełniła również funkcję garderoby. Wyposażona w dwa łóżka, komodę w stylu ludwikowskim, elektryczną szafę na odzież i biurko damskie w stylu Napoleona III. We dworze mieści się także bawialnia, będąca miejscem rozrywkowym i kulturalnym. To tam rodzina wraz z bliższymi przyjaciółmi umilała sobie czas muzyką czy wspólnym czytaniem. Kolejnym pomieszczeniem jest gabinet, służący za pracownię i miejsce wypoczynku właściciela dworu. Tutaj obowiązkowym wyposażeniem jest oczywiście sekretarzyk z pokaźnym zbiorem ksiąg, atlasów i literatury pięknej oraz leżanka w stylu Empire. Dzwon przy głównym wejściu dawał sygnał o gotowym posiłku. Na jego dźwięk wszyscy domownicy udawali się do przygotowanej przez służbę jadalni. Kuchnia, w której owa służba pracowała, wyposażona jest w dwa piece, murowany z płytą żeliwną i fajerkami oraz drugi, gliniany, służący do wypiekania chleba. Sień gospodarcza była miejscem służącym do trzymania starych mebli i sprzętów użytkowych, ale oprócz tego pełniła funkcję łazienki. Możemy tutaj obejrzeć dwie wanny, miedzianą i klepkową. A izba czeladna to pomieszczenie, w którym pracownicy dworu wykonywali wszelkiej maści roboty, takie jak prasowanie, pranie, szycie czy przędzenie. Jak sami mieliście okazję zobaczyć, dwór Suchedniowa wraz z bogatym wyposażeniem pozwala się przenieść w czasie i zobaczyć, jak dawniej mogło wyglądać życie ludzi wyższego stanu. Musicie wiedzieć, że tutaj w skansenie w tokarni oprócz takiego dworu są też dziesiątki innych zabytkowych budynków. Zachęcam, aby osobiście odwiedzić to magiczne miejsce. Ja tymczasem żegnam się z Państwem i do zobaczenia w kolejnym odcinku.